Umiłowani w Panu, siostry i bracia, jubileusz 1050. rocznicy Chrztu Polski staje się okazją do tego, żebyśmy wracali właśnie tutaj do źródeł chrzcielnych Polski. To przecież w nich kryje się zarówno historia naszych początków, ale w nich są także korzenie, z których wyrastamy, bo zanurzając się w tą przeszłość, nie zatrzymujemy się tylko nad tym, co się wówczas wydarzyło. Nie rejestrujemy jedynie w naszej pamięci samych faktów, które wtedy przed tysiącem przeszło lat miały miejsce. Tutaj miały miejsce. Owszem, z wdzięcznością pragniemy je sobie przypomnieć, by o nich pamiętać. Wracając jednak pamięcią do przeszłości, my nie idziemy w przeszłość. Nie wracamy bezrefleksyjnie i z jakąś nostalgią do niej. Idziemy, jak mówił tutaj w Gnieźnie święty Jan Paweł II, ku przyszłości. Bo świadomi korzeni, z których wyrastamy, owszem, spoglądamy w przeszłość, ale wiemy, że te korzenie decydują także o naszej teraźniejszości i przyszłości. Bo przyszłość drzewa zapisana jest przecież w ich korzeniach. Dlatego dzisiaj, kiedy przybywacie do źródeł chrzcielnych Polski, chciałbym was, moi drodzy, powitać słowami, które nie tak dawno wypowiedział do policjantów i żołnierzy przybyłych do Rzymu na nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia papież Franciszek. W obliczu wyzwań każdego dnia, mówił, niech jaśnieje wasza chrześcijańska nadzieja, która jest pewnością zwycięstwa miłości nad nienawiścią i pokoju nad wojną. Drodzy moi, źródłem chrześcijańskiej nadziei jest przyjęty przez nas Chrzest Święty. Dlatego dla ochrzczonego tutaj przed 1050 laty Mieszka i jego poddanych chrzest stanowił niewątpliwie źródło nadziei, ale nie gwarantował, nie zapewniał bezproblemowej przyszłości, bo o ową szczęśliwą przyszłość, jak wszyscy dobrze wiemy, i to niemal zaraz po przyjętym chrzcie, trzeba było się Mieszkowi zmagać. Świadczą o tym dobrze dwa zwycięstwa Mieszkowego oręża. Pierwsze z 967 roku, kiedy już w rok po przyjętym chrzcie, gdzieś w północno-zachodniej części Pomorza, ten, który został nazywany Amicus Imperatoris, przyjaciel cesarza Ottona I, odniósł zwycięstwo w bitwie nad gnębiącymi go wcześniej i upokarzającymi pogańskimi Wolinianami i Wieletami. I drugie, w 972 roku pod Cedynią nad Dolną Odrą, gdzie jak zanotował nieprzyjazny przecież Mieszkowi kronikarz Titmar, upokorzona została pycha Teutonów. To prawda, że militarne sukcesy nie były z pewnością owocem przyjętego chrztu. Choć sam fakt wejścia przez chrzest do Europejskiej Wspólnoty Ludów i Narodów zapewniał naszemu władcy konkretne sojusze i pomoc w obronie granic tworzącego się wtedy młodego państwa. Ale nadzieja, której źródłem jest Chrzest Święty, pozwalała dostrzec, jak to mówił jeszcze do żołnierzy papież Franciszek w Rzymie, że trwały ład i porządek społeczny musi być budowany na prawdzie i sprawiedliwości, na miłości i na wolności. I o taką rzeczywistość zmagał się Mieszko. Pragnął przecież pokoju i bezpieczeństwa dla swojego ludu. Pragnął, by kraj żył w wolności, żeby nie był nękany ciągłymi najazdami i ciągłym zagrożeniem z zewnątrz. I choć, jak uważają niektórzy historycy, chociażby XVI-wieczny kronikarz Marcin Kromer, samo imię księcia Mieszko, a jak nam przypomniał potem wielki długosz Mieczysław,
bo mówił w swojej historii, że przecież mamy Bolesławów, Władysławów. Nie wypada więc, byśmy nie mieli Mieczysława. A więc, że samo imię miało oznaczać, że był człowiekiem, co sobie mieczem chwałę zdobył. A jednak słusznie mówią inni, że nie samym mieczem zdobył Mieszko chwałę, ale trwałością swojego dzieła, bo wprowadził do Europy końca X wieku państwo, zrównując je prestiżem ze starszymi, groźniejszymi już dawniej Węgrami czy Czechami, zyskując dla niego szacunek i respekt w granicach ówczesnego Cesarstwa Rzymskiego. Moi drodzy, na tym tle odczytana nam przed chwilą Ewangelia nie opowiada jednak o militarnych sukcesach. Nie kieruje nas ku podbojom mającym za cel cały świat zyskać. Bo nie w wojnach czy konfliktach widzi prawdziwą korzyść dla człowieka. Jezus domaga się, jak słyszeliśmy od swoich uczniów, innej drogi. Wzywa ich, język grecki wyrazi to jeszcze dobitniej, mówiąc tutaj, czy używając tutaj słowa akolutheito, aby go naśladowali, to znaczy, żeby weszli w jego ślady, szli w jego śladami. W ten sposób stawia przed oczy siebie samego i może po raz kolejny nam mówi: ja nie przyszedłem po to, żeby mi służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. I to właśnie w świetle tego życia, w świetle życia Jezusa, mówił kiedyś Jan Paweł II, tej miłości, tego ubóstwa, tej ofiary, naśladowanie Chrystusa staje się wymogiem Jego uczniów. Chrzest Święty, który nas w Chrystusa zanurza, w Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie, daje nam nie tylko przykład do naśladowania, ale daje nam konkretną siłę, daje dar i łaskę, byśmy mogli iść tymi śladami. Jak mówił święty Paweł, ten proces wewnętrznej przemiany Chrystusa, dojrzewanie w miłości razem z Nim, ma prowadzić do człowieka doskonałego na miarę wielkości według samego Jezusa. Prymas Tysiąclecia, który tutaj przed 50 laty świętował Sacrum Polonie Millennium, tysiąclecie chrztu Polski, nieco podobnie mówił. Mówił tak: świat współczesny coraz bardziej potrzebuje żywych przykładów miłości, zwycięzców Bożych, którzy będą szli przez ziemię w milczeniu, w poszanowaniu innych, nie złorzecąc, nie wygrażając, nie bijąc, nie stosując przemocy, ale służąc i miłując. Jeżeli świat współczesny, dodawał, woła dzisiaj o coś od Kościoła, woła, aby Kościół był obecny w świecie, to dlatego, że rozumie, iż potrzeba mu takiego rodzaju ludzi, którzy nie tyle będą silni pięścią, ale mocni sercem, nie tyle potężnych, ile miłujących, nie tyle głośnych, ile uspokajających, którzy umieliby zniewagę znieść i ucierpieć w nadziei, że ich cierpliwość i spokój więcej owocu przyniesie. Ja myślę, moi drodzy, że pośród takich ludzi, których sobie zamarzył wtedy, 50 lat temu, prymas Wyszyński i mówił, że dziś współczesny świat woła do Kościoła o nich, jesteście i wy, żołnierze pokój czyniący. Bo wasza żołnierska służba, jeszcze raz odwołam się do papieża Franciszka, wasza misja jest przede wszystkim po to, by każdy obywatel mógł żyć w pokoju i pogodzie ducha. Stąd papież Franciszek nazywa was narzędziami pojednania, budowniczymi mostów, siewcami pokoju. Kiedy widziałem w przekazach telewizyjnych, jak w czasie anakondy pod Toruniem
został szybko pobudowany most pontonowy i kiedy pochylałem się nad tymi słowami, pomyślałem, że takie mosty mogą budować rzeczywiście budowniczowie mostów. Tacy właśnie budowniczowie mostów. Wiemy dobrze, że dzisiaj w świecie tak wielu konfliktów, napięć, nie jest łatwo być i nieść pojednanie i pokój. Myślę, że kiedy dzisiaj słuchacie tych słów, że naśladowanie Chrystusa wiąże się niejednokrotnie z utratą swego życia, kiedy Ewangelia mówi, straci je, to macie także to doświadczenie, że w wielu zakątkach świata, służąc w misjach pokojowych, rzeczywiście doświadczacie utraty życia. Szukając pojednania i pokoju, trzeba się bowiem zmagać z agresją i nienawiścią. Niosąc w sobie chrzcielne obdarowanie, wiecie dobrze, że ono wzywa do odwagi i męstwa, żeby stanąć po stronie krzywdzonych, słabych. Nad chrzest, tak jak kiedyś ten przed 50 laty chrzest Mieszka, nie zwalnia bowiem człowieka od zmagania. Magicznie nie chroni przed niebezpieczeństwami, nie jest jakimś zabezpieczeniem, nie jest jakąś polisą, by żyło się łatwo i przyjemnie, ale jest źródłem siły, która nie uwalnia od zaangażowania, ale się go domaga i daje nie tylko motywację do takiego działania, ale daje nową naturę, nowe istnienie, nowe serce człowiekowi, zdolne do ofiary, do poświęcenia, do miłości, do tej miłości, o której mówił święty Paweł, że wszystko przetrzyma. Moi kochani, wasza modlitwa w Gnieźnie, jak wspomniałem na początku, przypada w tym dniu, w którym Kościół, nasz Kościół gnieźnieński czci jednego ze swoich patronów. Oprócz sztandarowego świętego Wojciecha, którego wstawiennictwa przyzywamy, dzisiaj wydobywamy z historii błogosławionego Bogumiła. Kronikarz Wincenty Kadłubek przedstawia go jako człowieka pełnego cnót i wiedzy, wyróżniającego się dobrymi obyczajami, pełnego szlachetności umysłu. Historia opowiada nam, że ten dwunastowieczny biskup po 12 latach swoich rządów metropolią gnieźnieńską złożył rezygnację i przeniósł się do Dobrowa niedaleko Uniejowa. Tam w kolegiacie uniejowskiej złożone są jego doczesne szczątki. Odżyły w jego sercu pragnienia, żeby być pustelnikiem. W ten sposób modlitwą i umartwieniem służył Panu Bogu. Będąc naszym patronem, przypomina nam wszystkim, że także w dziele głoszenia Chrystusa istotną wartość ma modlitwa i wewnętrzne oddanie Bogu. Dzisiaj przywołuję tę prawdę, że chrzest dotyka tego, co jest najistotniejsze w człowieku. Karol Wojtyła powiedział kiedyś, dotyka nerwu człowieczeństwa. Przemienia wewnętrznie, czyni przyjaciółmi Jezusa, wprowadza w tą wewnętrzną, intymną zażyłość z Nim. Bo ludzie tak obdarowani odkrywają, że są wezwani do tego, by odpowiadać Bogu na ten właśnie dar całym życiem. Pokazują, że nie mogą być obojętni. Muszą na miarę łaski i daru prawdziwie się angażować. Dlatego chrzest, jak śpiewamy w tym roku, jest źródłem nadziei, ale nie jakiejkolwiek nadziei, tylko tej, która jest złożona w Bogu, jak mówił papież Benedykt, który ma ludzkie oblicze i umiłował świat aż do końca, a jego królestwo, dodawał, nie jest królestwem w jakichś wyimaginowanych zaświatach, umiejscowionym w przyszłości, która nigdy nie przyjdzie. Jego królestwo jest obecne tam, gdzie on jest kochany i dokąd Jego miłość dociera. Ono jest zarówno w tej bogumiłowej pustelni pod Uniejowem, ale też i w koszarach, wojskowych koszarach, bo wszędzie tam, gdzie ludzie ochrzczeni, przemienieni Jego mocą i łaską, zdolni są odpowiadać miłością i służyć drugim.
I czynią to wsłuchani także w to ostatnie słowo Jezusa, którym kończy się dzisiejsza Ewangelia, że On kiedyś każdemu z nas odda według naszego postępowania.